przed Andrzejem Dudą jeszcze ponad 2 lata w Pałacu Prezydenckim. Ale możemy być pewni, że już w przyszłym roku wszystkie ugrupowania polityczne będą się mocno zastanawiać, jakich kandydatów wystawić w tym wyścigu o schedę po Andrzeju Dudzie. Na razie na ten moment wiemy, że Platforma Obywatelska myśli o ponownym wystawieniu w roku 2025 Rafała Trzaskowskiego, zaś lider Polski 2050 Szymon Hołownia poważnie rozważa ponowny start swojej własnej osoby w kolejnym wyścigu prezydenckim. Pytanie o to, kogo chciałby wystawić PiS. Te wybory prezydenckie w 2025 roku będą dla PiS-u niewątpliwie znaczące i to bez względu na to, czy jesienne wybory parlamentarne tego roku zakończą się zwycięstwem PiS-u, czy też PiS-u porażką, bo jeżeli Prawu i Sprawiedliwości nie uda się wywalczyć trzeciej kadencji, to oczywiście Prawo i Sprawiedliwość będzie bardzo zainteresowane, żeby także po 2025 roku utrzymać ten ostatni bastion władzy, czyli Pałac Prezydencki. Z kolei, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zdobędzie trzecią kadencję tej jesieni, to oczywiście będzie bardzo zainteresowane tym, żeby także w drugiej części kadencji parlamentarnej mieć w Pałacu Prezydenckim swojego człowieka. Spójrzmy zatem, jakie teraz na giełdzie nazwisk pojawiają się nazwiska. Pierwsze nazwisko to oczywiście Beata Szydło, bardzo sprawna szefowa kampanii wyborczej Andrzeja Dudy w 2015 roku. I tak jak po nocy przychodzi świt, a po zimie wiosna, tak prezydentem zostanie Andrzej Duda. Potem równie skuteczna kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na premiera w kampanii parlamentarnej 2015 roku i wreszcie od jesieni 2015 roku szefowa rządu, która odpowiadała za wdrożenie programu 500+, zdjęta w sposób bezpardonowy z tego stanowiska przez Jarosława Kaczyńskiego w grudniu 2017 roku, musiała ustąpić miejsca Mateuszowi Morawieckiemu. Wprawdzie Jarosław Kaczyński po tym upokorzeniu komplementował ją publicznie, że jest mężem stanu i że za to, co zrobiła, należy ją całować nie tylko po rękach, ale także po stopach. Jednocześnie Jarosław Kaczyński twierdził, że przed Beatą Szydło jeszcze świetlana przyszłość, być może ponowne premierostwo albo nawet prezydentura. Sama Beata Szydło przełykała skrycie goryczy porażki, była wicepremierem i szefowała Komitetowi Społecznemu Rady Ministrów, a w 2019 roku dostała nagrodę za lojalność wobec partii, czyli wysoko płatną posadę w Brukseli, zdobyła z bardzo dobrym wynikiem zresztą mandat europosłanki. Zniknęła w Brukseli, nie pojawiała się właściwie w przestrzeni polskiej polityki. Plotki głosiły, że lizała rany i kopała dołki pod Mateuszem Morawieckim. Zaangażowała się w kampanię prezydencką Andrzeja Dudy w roku 2020, ale nie była nadmiernie eksponowana. Na dobre wróciła do polskiej polityki w roku 2022. Zaczęła jeździć po kraju, pokazywać się z Jarosławem Kaczyńskim, udzieliła kilku wywiadów, została też opiekunką struktur partyjnych na całą Małopolskę. Jej nazwisko wymieniają oficjalnie i publicznie politycy Prawa i Sprawiedliwości, kiedy są pytani o to, kto może ewentualnie być kandydatem, kandydatką PiS-u w wyborach prezydenckich w roku 2025. Mówił o tym m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk czy Ryszard Czarnecki. Sama Beata Szydło, pytana o to, czy wystartuje, odpowiada krótko. Ta rozmowa dziś, w tym momencie jest zdecydowanie przedwczesną. Kolejne nazwisko to Elżbieta Witek. Od sierpnia 2019 roku marszałek Sejmu, kiedy w 2021 roku Super Express zapytał w sondażu, która z pań, czy Beata Szydło, czy Elżbieta Witek byłaby lepszą kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, to wówczas głosy rozłożyły się następująco. 52% ankietowanych wskazało Beatę Szydło, a 48% Elżbietę Witek. Zresztą
obie panie to współpracowniczki. Elżbieta Witek, kiedy Beata Szydło była premierem, była szefową jej gabinetu politycznego. Razem z Beatą Kempą, byłą szefową KPRM-u, i Anną Zalewską, byłą minister edukacji, tworzą taki krąg wzajemnie wspierających się polityczek Prawa i Sprawiedliwości przez złośliwych, czasem zwanym gangiem tapirów. Niewątpliwie na korzyść Elżbiety Witek, która sukcesywnie buduje swoją pozycję polityczną i marzy o starcie na prezydenta, działa to, że ma bardzo dobre stosunki, relacje z Jarosławem Kaczyńskim i nieustanny dostęp do ucha prezesa Prawa i Sprawiedliwości na niekorzyść. Z kolei przemawia to, że jest polityczką nudną i bezbarwną, mającą też na koncie kilka skandali. Na przykład słynna reasumpcja głosowania podczas uchwalania Lex TVN w 2021 roku. Przeanalizowałam wniosek, który wpłynął od grupy 30 posłów, którzy powołali... z wniosek o reasumpcję głosowania, powołujący się na to, że nie była podana data. Czy informacje, które jakiś czas temu ujawniło Radio Z o tym, że małżonek Elżbiety Witek od ponad 2 lat przebywa na OIOM-ie w legnickim szpitalu, mimo że czas przebywania pacjentów na tego typu oddziałach to od kilku do kilkunastu dni, w wyjątkowych przypadkach nieco, ale tylko nieco dłużej. Wiemy, że Elżbieta Witek nie ma dobrych relacji z premierem Mateuszem Morawieckim i ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego. Z maili Michała Dworczyka, z jego skrzynki ujawnionych publicznie, wiemy, że Michał Dworczyk pisał o Elżbiecie Witek, że jest osobą nawzdyczoną, która nie przepracowuje się, ma pretensje do całego świata i w dodatku sprawia takie wrażenie, jakby dźwigała na swoich barkach ciężar tegoż świata. Witek, co ciekawe, była też wskazywana jako kandydatka na premiera, gdyby Jarosław Kaczyński zdecydował się pozbyć Mateusza Morawieckiego. Jej nazwisko padało podczas spotkań grupy spiskowców. Te spotkania odbywały się w Ministerstwie Aktywów Państwowych z udziałem Jacka Sasina, a czasem także Jarosława Kaczyńskiego, ale wówczas Kaczyński zdecydował, że jednak Mateusz Morawiecki zostaje do końca kadencji drugiej Prawa i Sprawiedliwości na stanowisku szefa rządu i będzie twarzą kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście w obu przypadkach, i Beaty Szydło, i Elżbiety Witek, pojawia się pytanie, czy Polacy są już gotowi na kobietę prezydenta, bo Prawo i Sprawiedliwość nie będzie chciało przecierać tutaj szlaków, jeżeli nie będzie miało dużych szans na to, żeby kandydatka miała szansę zostać lokatorką Pałacu Prezydenckiego. Kolejne nazwisko, Mariusz Błaszczak, czyli minister obrony narodowej, a od połowy 2022 roku także wicepremier i szef Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych. Niewątpliwie druga osoba w partii po Jarosławie Kaczyńskim i jeden z jego najbliższych i najbardziej lojalnych współpracowników, odpowiada za sztandarowy projekt z punktu widzenia wojny za naszą wschodnią granicą, czyli za projekt rozbudowy polskich sił zbrojnych i za projekt modernizacji polskiej armii, ostatnio skompromitowany między innymi sprawą rosyjskiej rakiety, która została odnaleziona przez przypadkową osobę w podbydgoskim lesie, i skompromitowany także konfliktem, w jaki wszedł z najwyższymi dowódcami wojskowymi, wyśmiewany w uchu prezesa. Panie prezesie, pan nie czyta tej gadzinówki. Zresztą tam nic nie ma. Ja czytam między wierszami, Mariusz. Pan to jest aparat. Zawsze inaczej niż normalny człowiek. Uważany za polityka bezbarwnego, nudnego, sztywnego, z pewnością nie jest typem trybuna ludowego, więc trudno sobie wyobrazić, by doskonale odnajdywał się w sytuacji masowych wieców wyborczych. I jeszcze jedno nazwisko, czyli obecny premier Mateusz Morawiecki, będący szefem rządu od grudnia 2017 roku, czyli jest najdłużej tuż po Donaldzie Tusku urzędującym premierem w trzeciej RP. Oczywiście nie jest realnym szefem rządu, tylko musi konkurować o wpływy ze swoimi ministrami, ponieważ najwyższa władza, jak wiemy, należy do Jarosława Kaczyńskiego. Stąd też Mateusz Morawiecki nie przez wszystkich swoich ministrów jest poważany, a przez niektórych jest wręcz krytykowany czy obrażany. Widzę Zbigniew Ziobro, który
toczy z Mateuszem Morawieckim taką podjazdową wojnę. Niemniej jednak ostatnio, kiedy pytano wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, prominentnego polityka Prawa i Sprawiedliwości, o to, kto mógłby wziąć schedę po Andrzeju Dudzie, ten wskazał na właśnie Mateusza Morawieckiego, że to jest polityk wagi ciężkiej, który miałby szansę na to, by zdobyć Pałac Prezydencki. Ale jak na razie dalszy polityczny los Mateusza Morawieckiego zależy od tego, jak PiS wypadnie w kampanii parlamentarnej, w wyborach parlamentarnych tej jesieni, bo Morawiecki jest twarzą tej kampanii. To on będzie w głównej mierze odpowiadał za sukces lub porażkę tegoż ugrupowania. W 2014 roku PiS wszystkich zaskoczył. To było Święto Niepodległości, 11 listopada 2014 roku. Kraków, bo w Krakowie Święto Niepodległości PiS obchodził. I wówczas Jarosław Kaczyński zaprezentował opinii publicznej kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta. Mówię Zjednoczonej Prawicy, bo w listopadzie 2014 roku jesteśmy już po podpisaniu umowy między PiS-em, Solidarną Polską, a Polską Razem Jarosława Gowina i o deklaracji o wspólnym kandydacie w wyborach prezydenckich i wspólnym starcie w wyborach parlamentarnych, więc tym kandydatem Zjednoczonej Prawicy, którego pokazano w Krakowie w 2014 roku, był Andrzej Duda, szerzej nieznany europoseł, choć polityk oczywiście już z doświadczeniem. Jarosław Kaczyński zachwalał Dudę, mówiąc, że to polityk dojrzały, łączący w sobie z jednej strony młodość, z drugiej strony dojrzałość starszego pokolenia i doświadczenie starszego pokolenia. Sam Andrzej Duda przekonywał podczas tej krakowskiej konferencji, że jego zwycięstwo jest możliwe. Polacy, kiedy są razem i kiedy są zdeterminowani, potrafią zwyciężać. I my także, proszę Państwa, zwyciężymy. Bo to jest nasze wielkie zadanie dzisiaj dla Polski. Dziękuję. Skąd się wziął Andrzej Duda wówczas? Ano z badań marketingowych. Wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość przekazało firmie marketingowej dosie kilku wybranych kandydatów, polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ich opisy, zdjęcia, występy publiczne, także zdjęcia i opisy ich rodzin. I ta firma marketingowa na podstawie rozlicznych badań ilościowych i jakościowych wyłoniła najlepszego ich zdaniem kandydata, czyli właśnie wskazała na Andrzeja Dudę. Możemy się założyć, że także w kampanii prezydenckiej 2025 roku nie będzie żadnego przypadku i że Prawo i Sprawiedliwość najpierw dokładnie przebada polskie społeczeństwo, spróbuje zdiagnozować, jakie są potrzeby i jaki polityk mógłby się zarówno w potrzeby społeczne, jak i w nastroje społeczne wstrzelić. Tutaj nie będzie przypadku.